Witam Was wszystkich. Chcę na początku podziękować za wszystkie wspierające mnie komentarze. Wszystkie przeczytałem, nawet kilkukrotnie. Bardzo mi one pomogły, troszeczkę mnie podbudowały. Natomiast klientowi nie zrobiłem tych butów. Klient przyszedł, też nie chciał założyć maski przed wejściem. Upominałem go kulturalnie i wytłumaczyłem mu na spokojnie, dlaczego mu tych butów nie zrobiłem. Mam nadzieję, że przemyśli to i odpuści sprawę całą, ponieważ zagroził oczywiście, wychodząc, że tego nie odpuści, że dalej posunie sprawę. Ma do tego oczywiście jak najbardziej prawa, z tym, że błąd, cała ta sytuacja może nie miałaby miejsca, gdybym po prostu na początku odmówił przyjęcia butów, ale skąd miałem wiedzieć, że przyjdzie po te buty i będzie taka afera, że będzie tak niezadowolony z całego faktu. Ja mam terminy ponad tydzień na fleki, ponad 2 tygodnie na bardziej skomplikowane rzeczy. Mimo tego przez ten czas nie przyszedł, nie zrezygnował z naprawy. Ja zawsze cenę podaję wcześniej. No ale doszedłem do wniosku, wszystko analizowałem cały ten czas. Czytałem Wasze komentarze, rozmyślałem dużo, chodziłem po lesie, musiałem sobie wszystko w głowie poukładać. Być może nadmiar pracy, wyścig taki z tym czasem niestety, którego nie możemy powiększyć, nie możemy sobie tej przestrzeni zrobić więcej. I pogoda. Pogoda jest fatalna, maj jest bardzo zimny, to też wpływa bardzo depresyjnie na mnie. Tak więc to wszystko może miało przełożyło się na to, jak to wszystko się potoczyło. Wiem jedno, to był po części mój błąd i tylko ja mam wpływ na to, jak będę odbierany przez klientów. Być może muszę zrobić wystrój, zmianę banerów, reklam, które wskazują, co tutaj klient może dostać, który pierwszy raz przychodzi, ponieważ może być bardzo zaskoczony. Ja pracuję na materiałach najwyższej jakości, włoskich, francuskich, które są stosowane na całym świecie przez najlepsze zakłady szewskie. Do tej pory w piekarach śląskich moja konkurencja to byli emeryci, którzy sobie chcieli dorobić do emerytury i od paru miesięcy nie ma już żadnej konkurencji. Dlatego dużo tych klientów, którzy robili gdzieś w innych zakładach ze słabej jakości gum, nawet obcasy męskie, niejednokrotnie widziałem, jak były zrobione z mikrogumy, która wytrzymywała parę tygodni. Przychodzili do mnie i na wejściu nic nie wskazywało tam na płocie, żadne billboardy, że tutaj są jakieś droższe, profesjonalne usługi. I troszeczkę może byli zdziwieni, nie wiedzieli, jakiej decyzji podjąć, czy zostawić buty, czy nie. I ta frustracja, może później w nich to narastało, nie rozumieli, dlaczego ta cena jest taka wysoka w porównaniu do tego, co mieli wcześniej gdzieś indziej. Dlatego myślę, że ja muszę dużo rzeczy u siebie zmienić i to ode mnie wszystko zależy. I po tych przemyśleniach swoich stwierdziłem, że jeżeli nie zrobię radykalnych zmian tutaj u siebie w pracy, to ja się po prostu niedługo wypalę, bo nie dam rady tak po 10-12 godzin codziennie pracować. W sobotę jeszcze też w zamknięciu przychodzę, nadrabiam wszystkie skomplikowane naprawy, zaległości, które mam zrobić. W soboty nie przyjmuję klientów od chyba 2 miesięcy bodajże. I te soboty bardzo mnie się dobrze sprawdzają. Mogę sam sobie dysponować czasem, czy sobie przyjdę rano, czy po południu na warsztat, zrobić to, co mam do zrobienia. Dlatego też radykalne zmiany podejmuję i jeszcze jeden dzień wykluczam z funkcjonowania tutaj, z przyjmowania butów. Będę po prostu przychodził, robił klejenia, skomplikowane naprawy, ewentualnie pojechać po towar osobiście, żeby dobrać samemu obcasy czy inne materiały i też będę miał wtedy możliwość, żeby na spokojnie, jak będzie jakaś okazja do jakiegoś nakręcenia filmu, żeby nakręcić ten film. Tak więc mam nadzieję, że to
Od czerwca planuję to wdrożyć. Mam nadzieję, że to przyniesie rezultat, który sobie zaplanowałem. Mam nadzieję, że klienci się na to nie obrażą, że w piątek, w sobotę nie będzie można przynieść do mnie osobiście butów. No cóż, zawsze dokonywałem zmian drobnych. Zawsze bałem się wyjść poza swój komfort psychiczny. Ale chyba widzę, że czasami takie radykalne zmiany, choćby wprowadzone na próbę, jeżeli się nie sprawdzi, no to powrócę do tego, co jest i będę szukał innej zmiany. Ale wiem, że to wszystko zależy ode mnie i tylko ode mnie. I ja też muszę mieć troszkę chociaż dobrego samopoczucia, żeby dobrze obsłużyć klientów, żeby klient był też zadowolony z obsługi, a przemęczenie, taka ciągła gonitwa niestety nie służy temu. Tak więc przede mną duże zmiany. Trzymajcie kciuki. Będę Wam mówił za miesiąc, może za jakiś czas. Powiem Wam, jak to wyszło, czy na dobre, czy na złe. Dzisiaj przy okazji mogę Wam pokazać tutaj, co akurat nie kończę buciki. Tutaj była czyszczona ze starych past skóra, nawilżona później takim renowacyjnym kremem safira, nałożony później kolor na to delikatny i odświeżone buciki. Oczywiście w środku skóra, język, tutaj podszewka też została wyczyszczona i też została nawilżona, zakonserwowana specjalnym środkiem. Niestety dużo osób, my wszyscy zapominamy o tym, że jeżeli jest wyściółka w środku skórzana, to też należy dbać o tą skórę, żeby ona nie popękała, żeby nam długo zachowywała właściwości. I one już są... już są całkowicie gotowe. Mogę wysłać SMS-a klientce, że buty są gotowe do odbioru. Przez weekend dalszy etap prowadziłem naprawy tych najech. Tutaj one były wyprane, usztywnienie całe wtopiło się w skórę i bardzo były pogięte. Nie można tego było wyprostować, tak więc musiałem dostać się do środka, podgrzewać. Usztywnienie było termoutwardzalne, tak więc ono podczas prania w pralce w dużej, wyższej temperaturze, ono się wtopiło w tą skórę. I podczas, nie wiem, odwirowania czy podczas pracy bębna bardzo się pogięło. Tak więc ja musiałem to podgrzewać i centymetr po centymetrze palcem wyskrobywać te usztywnienie ze skóry. Jak możecie sobie przypuszczać, nie było to fajne zadanie, bardzo monotonne. Tutaj chyba półtorej godziny to krok po kroku wydłubywałem aż do znudzenia. No, następnie dałem skórę, taką specjalną usztywniającą, grubszą. Oczywiście ona była też dokładnie ścieniowana po brzegach, żeby nie było jakichś uskoków. Następnie materiał usztywniający i później materiał osłaniający to. Taki, który używam na zapiętki, tak żeby podczas wkładania, żeby nie było żadnego zadzioru, żeby się nie zaczęło coś odklejać. Dzisiaj mam nadzieję, że jak zdejmę prawidła, wszystko będzie ok i będę mógł pomału wklejać piankę i te zapiętki oryginalne, ponieważ założenie było takie, żeby jak najmniej było widać, że było coś robione w tych butach. Klient chce po prostu takie jak najbardziej, żeby były oryginalnie, żeby nie było widać, że coś było robione, czyli żeby było zachowany oryginalny wygląd tych butów. Tak więc teraz się będę w tym tygodniu będę kończył te buty. Następny taki projekt, który mi tutaj klientka przyniosła, to buty ze skórzaną podeszwą. I tutaj będzie trzeba zrobić zeróweczki. Jeden element jest, nie wiadomo dlaczego to się tak uszkodziło. Tutaj mi co prawda przyniosła ten fragment, ale on się nie nadaje tutaj. Jest słabej jakości ta skóra. Więc jeśli uda się tutaj ten otok z tego materiału podnieść, to jest, on jest ćwiekowany, też będę musiał to delikatnie robić, żeby ćwieków nie uszkodzić, to zaklinuję nową skórą te przody, dopiero później wyrównam i dopiero później zostaną nałożone zerówki. Tak więc naprawa będzie tutaj też czasochłonna,
ale z tymi butami się nie spieszy, więc mam czas. Tak więc taki dzisiaj, oczywiście oprócz tych napraw, to tam jest kilkanaście par fleków, standardowych napraw, jakieś szycie, klejenie drobne. No i tak będzie mijał mój poniedziałek. Mam nadzieję, że Wam też dobrze zleci pierwszy dzień tygodnia. Mam nadzieję, że pogoda się poprawi, ponieważ tego słońca mi bardzo brakuje. Ja jestem jak taki gad, który musi się napromieniować troszeczkę słońcem, żeby nabrać energii do życia, ale mam nadzieję, że to, co sobie poukładałem przez te parę dni w głowie, że to wszystko przyniesie dobre rezultaty, że znowu już mi powróciła chęć do działania, troszeczkę optymizmu więcej wpłynęło. Mam nadzieję, że ten stan się nie zmieni, że będzie wszystko coraz lepiej. Oczywiście zobaczycie, jeżeli tak będzie, to na pewno to odczujecie też, że będę bardziej uśmiechnięty, no bo co nam pozostało? Nie warto się smucić, tak jak z tym problemem, co był wcześniej. W danej chwili, jak klient przychodzi, wiadomo, nie wiemy, co odpowiedzieć, nie wiemy, jak zareagować. Mam nadzieję, że będę miał więcej spokoju, więcej optymizmu, że jeżeli będą jakieś takie sytuacje dosyć nieprzyjemne, to będę umiał zachować spokój i pozytywne myślenie i jakoś to będziemy rozwiązywać te problemy. Nie będę już Was zanudzał gadaniem, ponieważ jak słyszycie, mówcą to ja dobrym nie jestem. Troszeczkę gubię się czasami w tym, co chcę powiedzieć, no ale mam nadzieję, że to też będę na tym troszeczkę pracował i będzie coraz lepiej. Tak więc życzę Wam miłego poniedziałku, miłego całego tygodnia i dużo słońca. Cześć!